dziewczyny. Właśnie byłam na zakupach tutaj obok, więc pomyślałam, że wpadnę na kawę. Jak widzicie, moje zakupy udane. Ale opowiadajcie, jak wam idą przedświąteczne przygotowania. Nawet nie pytaj. Święta mogą naprawdę wykończyć człowieka. Padam z nóg. Masz rację. Na szczęście są to moje ostatnie zakupy. Koniec męczarni. Dla mnie święta mogą się zacząć, choćby i za godzinę. Szczęściara z ciebie. Ja jestem jeszcze głęboko w lesie. Nie zaczęłam jeszcze sprzątać. Gotowanie nawet nie w połowie, nie mówiąc już o pieczeniu. Jakaś masakra. Chyba będę musiała zerwać noc, żeby móc iść jutro na nabożeństwo. Nie przesadzasz trochę? Odpuść sobie te święte rzeczy. To dziś przeżytek. Wiesz, myślałam, że jesteś bardziej nowoczesna. Nie rozumiem, o co ci chodzi. Nie wyobrażam sobie świąt bez wspominania narodzin Jezusa. A ja jak najbardziej. Bo ja jestem trendy, moja złociutka. Więc słuchajcie, jak prawdziwa nowoczesna kobieta przygotowuje się do świąt. Po pierwsze, umawia się do najlepszej kosmetyczki w mieście. Jak już paznokcie w miarę wyglądają, to trzeba zadbać o fryzurę, no bo siwe włosy na święta, jak to ktoś sobie może wyobrazić. Po drugie, głośno, wyraźnie, w odpowiednim towarzystwie mówi, co chciałaby dostać na święta, a czego absolutnie nie. No i po trzecie, najprostsze, zamawia całe jedzenie z cateringu. No bo wiecie, przyjeżdża na święta cała rodzina, jeszcze połowa z dziećmi i ten nie je mięsa, ten zaś tego. Nikomu nigdy nic nie pasuje, ty się namęczysz i wszystko na daremno. Więc zamawiasz jedzenie z cateringu, no i po kłopocie. Nie rozumiem. Słuchajcie, wpisałam w Google święta i co mi wyskoczyło? Zakupy, prezenty, choinka, gwiazdka, a na końcu religijne obchody narodzenia Syna Bożego. A no właśnie, trzeba żyć na fali, korzystać z życia, to znaczy z cudów techniki, ma się rozumieć. No, w mikrofali 2 minutki podgrzejesz sobie jedzenie, a jeśli chodzi wam tak bardzo o ciasta, to przecież zawsze możecie powiedzieć, że same je zrobiłyście. Na tych piernikach, sernikach nie ma przecież metki z ceną. Dobrze wam radzę, zróbcie się na bóstwo, a zobaczycie, jaką furorę zrobicie w kościele. Czy ja wiem? Pokaż lepiej, co kupiłaś. No to patrzcie. Oto, z prawdziwego wydania, piernik świąteczny. Jedyne 2,99, cena promocyjna. Skład surowcowy. Dwuwodorofosforan amonu, substancja zagęszczająca, proponian sodu, spulchniacze, polepszacze, smak i aromat prawie identyczny z naturalnym. I pewnie miód sztuczny od sztucznych pszczół. Co ty czytasz? Tablicę pierwiastków chemicznych Mendelejewa? Co to było to pierwsze? Dwuwodorofosforo? Co? Co to za paskudztwo? Mój najlepszy przyjaciel zawsze jest ze mną. Wie wszystko, więc poszukajmy w goglach. O, mam! Dwuwodorofosforan amonu. Związek chemiczny do impregnacji zapałek oraz do produkcji środków spulchniających wyroby cukiernicze. Przy spożyciu w większych ilościach może spowodować czytać dalej? Nie, wystarczy. No to smacznego impregnatora, nowoczesna kobieto. Nigdy tego nie czytam. Smak i aromat prawie identyczny z naturalnym. Prawie identyczny z naturalnym. Właśnie, to zupełnie jak moje święta. Też są prawie identyczne z naturalnymi świętami. Prawie robi różnicę. Twoje święta będą mieć smak i aromat prawie identyczny z naturalnym. Może czas najwyższy przemyśleć co nieco. Zamiast salonu piękności dla ciała, salon piękności dla duszy? Ale o co ci chodzi? Jaki salon piękności dla duszy? Nabożeństwo, modlitwa przed nabożeństwem. Każde nabożeństwo to okazja, żeby spotkać się z Bogiem. No, kiedyś to się chodziło, a jakże? No ale teraz. Praca, obowiązki, żyje się w ciągłym biegu, nie ma na to czasu. To wszystko przez tą pracę. Nawet nie wiecie, ile kosztują mnie te wszystkie salony piękności.
Muszę brać nawet nadgodziny, żeby mnie było na to wszystko stać. Powoli zaczynam nie ogarniać własnego życia. Dobra, dziewczyny, przestańcie, bo jakoś tak depresyjnie się zrobiło. To co, to może ulepimy jakieś rogaliki, a przy okazji posłuchamy muzyki. Jest tak jakoś inaczej. Jakbym poczuła niebo. Wiecie, przypomniały mi się te czasy, kiedy grałam na gwiazdce w naszym kościele. Jakie to było cudowne. Tak bardzo przeżywałam Boga. I wiecie, to było wtedy takie prawdziwe. Tak sobie teraz myślę, że wszystko w moim życiu jest prawie identyczne z naturalnym. A moje życie z Bogiem nie jest ani identyczne, ani nawet prawie identyczne z prawdziwym chrześcijańskim życiem. A propos scenek, też kilka razy grałam w przedstawieniu. Grałam Maria, Matkę Jezusa, grałam też Anioła. No tak, pamiętam te czasy. Kiedyś wszystkie grałyśmy owieczki. Oczywiście Jessica grała tą zagubioną. Tak, pamiętam. Czasy szkółki niedzielnej były takie super. I te historie biblijne, o których nam ciocia opowiadały, tak bardzo mówiły mi cudowne rzeczy. I Bóg wydawał mi się taki prawdziwy i łatwo było mi w Niego wierzyć. Potem w grupie młodzieżowej też było super. Cały tydzień czekałam na spotkania, gdzie chwaliliśmy Boga i gadaliśmy na wszystkie tematy. W sumie nie było tematu, na jaki nie rozmawialiśmy. No, ja już tego nie pamiętam. Zaczęłam chodzić wtedy z Pawłem, no i no, on wolał iść na imprezy, no ja głupia chodziłam z nim. Wydawało mi się, że przecież Bóg zrozumie, że nie robi nic złego. No i tak minął rok, potem kolejny, no i 10 lat nie było mnie już w kościele. Co za problem, żeby w końcu przyjść? Czasem myślałam, żeby wrócić, no ale przecież oddałam życie Jezusowi Chrystusowi jako dziecko. No i jestem chrześcijanką, więc wydawało mi się, że wszystko jest w porządku. No w ogóle tyle ludzi w kościele. Co by mi powiedzieli, gdybym przyszła po tych 10 latach? To byłoby dla mnie za bardzo stresujące. Póki żyjemy, zawsze możemy wrócić do Boga i do społeczności z Nim. No nie wiem, czy miałabym odwagę. Nie wiem, czy Bóg wybaczyłby mi, że przez te wszystkie lata traktowałam Go z przymrużeniem oka. Że słuchałam Jego Bożego Słowa, ale traktowałam je tak pół żartem, pół serio. Teraz wiem, że to był błąd. Wiesz co, Justyna? Zazdroszczę ci, że ty cały czas jesteś w kościele, że traktujesz Boga serio, a twoje życie ma prawdziwy smak i aromat. A ja nawet nie jestem szczęśliwa, a moje życie ma smak prawie identyczny z naturalnym. Dobra, dziewczyny, zróbmy wszystko, by te święta miały smak i aromat identyczny z naturalnym. Pomożecie mi wszystko przygotować? Pomożemy. A jutro idziemy razem na nabożeństwo, bo tylko Pan Jezus może nadać naszemu życiu smaku i aromatu prawdziwego. Spróbuję podsumować to, co pokazaliśmy, z nadzieją, że też to, co widzieliście, było dla was jakimś takim, taką iskrą, czymś, co was, mam nadzieję, dotknęło, może przemówiło do was. Słuchajcie, jak odniosę się może do tej ostatniej scenki, przerażające jest to, jak ona jest realna. Wiecie, że żyjemy w czasach pełnych substytutów, tak? Wszędzie mamy jakieś rzeczy, które są, które zastępują oryginały, tak? Które są tak naprawdę podróbkami. Jest tego tyle, ponieważ te zastępniki są tańsze od oryginału. I wiecie, mamy tego mnóstwo, głównie w produktach spożywczych i ten skład surowcowy, który słyszeliśmy, on nie jest wymyślony. Takie produkty są, które są pełne, jak to mówimy, chemii, tak? Więc funkcjonujemy w takim świecie, gdzie mnóstwo rzeczy nie jest już prawdziwe, ale jest czymś, co jest zastąpione, jest taką imitacją oryginału. I jeżeli się postaracie w te święta, to być może będzie tak, że będziecie te święta pili barszcz z proszku,
Być może będziecie jedli aromat waniliowy w waszym cieście. Być może będziecie jedli ekstrakt dymu wędzarniczego w waszej szynce. Także nie jest to bardzo trudne, żeby złapać się na te wszystkie podróbki. Więc tak to funkcjonuje, że kiedy coś jemy, tak naprawdę nie do końca odczuwamy smak tego, co jemy, tak? Wiecie, kiedy tak będziemy przy stole, może będzie taka sytuacja, myślę, że każdy z was nieraz w takiej sytuacji był, że sobie jadł ciasto, może szynkę, może makowca, może barszcz. I tak z rozrzewnieniem wspominaliśmy, jak to kiedyś smakowało 20 lat temu. Osoby starsze to już bardzo często tak robią, ale ja też już tak mam, że wspominam, jak kiedyś barszcz smakował, jak smakowały kiedyś ciastka. I wiecie, tak w tym wszystkim czasami tęsknimy do tych smaków z dzieciństwa. Myślę, że wiecie, o czym mówię. Tęsknimy za oryginałem, za prawdziwym smakiem tego, co jemy, tak? I dzisiaj chcę zwrócić waszą uwagę, że podobnie to wygląda, może wyglądać w naszym życiu duchowym, że możemy, tak jak bohaterka tej scenki, funkcjonować w takiej relacji z Bogiem, która nie jest prawdziwa, tylko jest jakimś jej substytutem, jakąś podróbką, jakąś imitacją prawdziwej relacji z Bogiem. Wierzę, że jest wiele ludzi w tych czasach, w których żyjemy, które tęsknią do takiej prawdziwej relacji z Bogiem, do takiej oryginalnej, w której Boga możemy przeżywać, w której Boga możemy odczuwać. Wiecie, wielu z nas już było w takiej sytuacji, kiedy poznaliśmy Boga po raz pierwszy, że byliśmy zachwyceni tym, jaki On jest, byliśmy zachwyceni Jego miłością, prawdziwością Jego istnienia. Doświadczaliśmy Jego bliskości, takiej głębokiej relacji i to było takie prawdziwe dla nas. Ale wiemy, że to potrzebny jest wysiłek do tego, żeby to tak cały czas wyglądało. Wielu z nas to się nie udaje i oddalając się od Boga, już nie czujemy tej prawdziwości relacji z Nim, nie czujemy prawdziwości Jego obecności w naszym życiu. Ale wierzę, że kto tego posmakował, to tęskni za taką sytuacją, żeby znowu poczuć, jak Bóg jest prawdziwy, jak relacja z Nim może być prawdziwa. Wierzę, że tęsknimy do takiej sytuacji, kiedy możemy posmakować, jak smakuje Jego obecność, jak dużo radości daje nam czynienie Jego woli. Tak jak rozkoszujemy się smakiem prawdziwych potraw na święta, tak możemy rozkoszować się naszym Bogiem. Chcę wam przeczytać dzisiaj fragmenty Psalmu 37, które właśnie o tym mówią. Rozkoszuj się Panem, a spełni pragnienia Twego serca. Powierz Panu drogę swoją, zaufaj Mu, a On podejmie działanie. Wycisz się przed Panem, oczekuj Go cierpliwie. Pokorni odziedziczą ziemię i będą rozkoszować się głębokim pokojem. Pan zatroszczy się o dni nienagannych, ich dziedzictwo trwać będzie na wieki. W trudnych czasach nie spotka ich wstyd, w dniach głodu będą nasyceni. Tak, ci, którym On błogosławi, odziedziczą ziemię. Pan sprawia, że człowiek może iść pewnym krokiem, cieszy się on jego drogą. Gdy się potknie, nie zostanie porzucony, Pan bowiem podtrzyma jego rękę. Oczekuj Pana i strzeż jego drogi. On cię wywyższy tak, że odziedziczysz ziemię. Zbawienie sprawiedliwych pochodzi od Pana. On jest ich zabezpieczeniem w czasie prześladowań. Pan ich wspomoże i będzie ich ratunkiem. Uratuje przed bezbożnymi i wybawi od nich, ponieważ w Nim szukali schronienia. Dzisiaj mówiąc to, chciałem was zachęcić do tego, żebyście na nowo zapragnęli bliskiej relacji z Bogiem, żebyście na nowo zapragnęli takiej sytuacji, kiedy możecie rozkoszować się Panem, kiedy możecie czuć prawdziwość Jego obecności w waszym życiu. Proszę was, żebyście się zastanowili nad
nad swoim życiem, nad swoją relacją, zadali sobie pytanie, czy wasza relacja, czy wasze spotkania z Bogiem, czy one są prawdziwe? Czy może były kiedyś prawdziwe, ale teraz są takie mniej prawdziwe, a może są już tylko imitacją, taką podróbką? Słuchajcie, by rozkoszować się prawdziwym smakiem jakiejś potrawy, to musimy wiedzieć w ogóle, jak ta potrawa naprawdę smakuje. Zgadzacie się z tym? Więc może być tak, że jeżeli całe życie na Wigilię robiłeś barszcz z proszku, to tak naprawdę nie wiesz, jak prawdziwy barszcz smakuje, tak? Może być tak, że całe życie robisz rosół na kostce, tak jak to się u nas mówi, i wtedy nie wiesz, jak smakuje prawdziwy rosół z prawdziwej kury. Myślę, że to w ogóle już rzadko się zdarza, że jemy prawdziwy rosół z prawdziwej kury. Nie każdy już tę kurę ma. Więc żeby tęsknić do prawdziwego smaku jakiejś potrawy, musimy wiedzieć, jak ona naprawdę smakuje. I tak samo, żeby tęsknić do prawdziwej relacji z Bogiem, musimy wiedzieć, czym ona jest, a tak naprawdę musimy wiedzieć, kim jest Bóg. Bo tylko kiedy Boga poznamy i kiedy się z Nim spotkamy, to wtedy dopiero wiemy, na czym polega prawdziwa relacja z Bogiem. Wiecie, z podróbkami jest tak, że one imitują prawdziwy smak. Są taką imitacją i tak naprawdę trochę jesteśmy oszukiwani ciągle w tym przemyśle spożywczym. Dlaczego z tego korzystamy? Dlaczego nie gotujemy barszczu z buraków prawdziwych przez nie wiem ile godzin trzeba gotować? Jest nam prościej, jest łatwiej, tak? To zrobić, nie trzeba tyle wysiłku, zajmuje to mniej czasu. Pomyślmy o naszej relacji z Bogiem, czy nie idziemy na łatwiznę, czy nie robimy tak, że zadowalamy się czymś małym, czymś niewielkim, jakimś okruchem, bo nam się nie chce po prostu poświęcić może czasu, może energii na to, by zbliżyć się do Boga. Więc jak wygląda nasze chrześcijaństwo dzisiaj? Zastanówmy się, czy nasza relacja z Bogiem jest taką prawdziwą, taką, jakiej Bóg oczekuje i taką, jaka ona może być. Nie zadowalajmy się przeciętną. Wiecie, można się zastanowić teraz, może się zastanawiacie, na czym polega ta prawdziwa relacja z Bogiem. Może to nie dla każdego jest z nas jasne. Ja tylko zadam parę pytań, które mogą nam pomóc w udzieleniu odpowiedzi. Możecie zastanowić się nad tym, jak wygląda twoje uwielbianie z Bogiem. Czy to jest tylko śpiewanie piosenki? Czy to jest chwila, kiedy go czujesz, kiedy go przeżywasz? Czy przeżywasz taką sytuację, o której mówi psalm setny? Wkroczcie w jego bramy z dziękczynieniem, wejdźcie w dziedzińce z pieścią chwały, chwalcie go, błogosławcie jego imię. Możesz sobie zadać pytanie, czy rozmawiasz z Bogiem, czy tylko do Niego mówisz? Czy twoja modlitwa jest monologiem, czy dialogiem? Czy modląc się kiedyś usłyszałeś w ogóle Boży głos? Czy Bóg odpowiedział na twoją modlitwę? Czy karmisz się Bożym Słowem, czy tylko go czytasz? Czy ono przenika twoją duszę? Czy osądza twoje zmysły? Czy jest tylko literą? Możesz pomyśleć o swojej służbie i zastanowić się, czy ona sprawia ci radość, bo mamy służyć Panu z radością, czy jest tylko obowiązkiem. A może jesteś w sytuacji, kiedy nie robisz nic dla Boga. Jakie jest twoje serce? Co jest w twoim sercu? Zadaję to pytanie, bo to jest bardzo ważne pytanie. Bo dla Boga liczy się tylko serce, bo On patrzy tylko na serce. Tym moim komentarzem zachęcam was, żebyśmy każdy z nas w te święta zadał sobie pytanie, jakie jest twoje chrześcijaństwo? Jaka jest twoja relacja z Bogiem? Czy ono jest prawdziwe? Czy może tylko wydaje ci się, że jest prawdziwe? Czy może jest takie identyczne, prawie identyczne z naturalnym? Być może są to osoby, które nie wiedzą, jak smakuje Bóg, nie wiedzą, czym jest relacja z Bogiem,
Być może jesteś osobą, która go w ogóle nie zna. Myślę, że święta też są takim dobrym momentem, żeby sobie zadać pytanie, dlaczego ja go nie znam? Dlaczego ja nie wiem, o czym tu jest w ogóle mowa? Chcę ci powiedzieć, że sens całych świąt właśnie na tym polega, żeby mówić o Panu Jezusie, bo to On przyszedł na ziemię po to, żeby umrzeć za grzechy każdego człowieka. Ta Jego śmierć, przelana krew, stała się zapłatą za twoje grzechy. Więc dzięki temu Jezus Chrystus ma prawo i autorytet do tego, żeby każdy grzech wybaczyć. Więc jeżeli nie znasz Boga, to chcę ci dzisiaj powiedzieć, że to jest dobry moment, żeby się z Nim pojednać. To znaczy, żeby przyjść do Niego w modlitwie, żeby wyznać Mu swoje grzechy, a On obiecuje, że je odpuści. A kiedy to zrobisz, Bóg oczekuje od ciebie, żebyś odwrócił się od wszystkich swoich złych dróg i poszedł w kierunku Boga, w kierunku Jego Słowa. Boże Słowo mówi, że jeśli ustami wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Więc dzisiaj, jeżeli nie znasz Boga, to wyznaj swoje grzechy, odwróć się od nich, wyznaj to, tak? Bo to wszystko będzie się działo tylko wtedy, kiedy w to uwierzysz. Więc musisz wierzyć w to, że Ewangelia jest prawdą, musisz wierzyć w to, że Pan Jezus rzeczywiście był na ziemi, że umarł za grzechy. A kiedy w to uwierzysz i odwrócisz się od swoich dróg, będziesz zbawiony. Jeżeli jesteś taką osobą, to ja zapraszam cię po nabożeństwie. Możesz tutaj podejść, pomożemy ci, powiemy ci, co zrobić i jak się modlić, żeby swoje życie oddać Bogu i żeby Go znaleźć, żeby dowiedzieć się, jak smakuje relacja z Bogiem, jak jest Bóg. A nas wszystkich, którzy Go znamy, zachęcam was, żebyśmy jeszcze bardziej zapragnęli Jego obecności, żebyśmy zawalczyli o prawdziwość naszej relacji z Nim, żebyśmy się jeszcze bardziej do Niego zbliżyli, a On zbliży się do nas. Amen. Amen. Pozwólcie, że zakończę tą część nabożeństwa modlitwą. Powstańmy na momencik. Panie Boże, w szczególny sposób chcę ci podziękować dzisiaj za ten dzień, który nam dałeś, za to, że jesteś Bogiem prawdziwym, który nas tak ukochał, że posłał swojego Syna, aby ten umarł za nasze grzechy. Dziękujemy ci za tą ofiarę, za tą krew, która przelała się za grzech każdego. Dziękuję ci, że dzięki temu możemy być zbawieni, możemy mieć dostęp do twojego tronu, dzięki temu możemy się modlić do ciebie, dziękuję temu możemy mieć nadzieję, że kiedy przyjdziesz, będziemy z tobą w niebie. Dziękuję ci za Jezusa Chrystusa, za jego śmierć i zmartwychwstanie. Dziękuję ci, Panie, że był taki dzień, kiedy Pan Jezus w ciele tutaj na ziemię przyszedł, urodził się. Chcemy to świętować, chcemy to wspominać i chcemy ci oddawać chwałę z tego powodu. A tak proszę cię, Panie Jezu, abyś dotykał każde serce na tym miejscu, również moje, abyś pokazywał nam, jak prawdziwa jest nasza relacja z tobą, jak prawdziwe jest nasze chrześcijaństwo. A proszę cię, dopomóż każdemu, kto wie, że ono jest kiepskie i kto pragnie to zmienić. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.